Czy zastanawiałeś się, jaki jest twój poziom wiedzy na temat geografii Europy? W tym filmie będziesz mógł ją sprawdzić. Zorganizowałem quiz geograficzny, w którym skupimy się na Europie. Przygotowałem dla was 20 pytań o różne aspekty geografii Europy. Od najprostszych pytań, takich jak stolice państw, po najtrudniejsze pytania, takie jak mało znane ciekawostki i fakty. Sprawdźcie swoją wiedzę i zobaczcie, na ile pytań potraficie odpowiedzieć poprawnie. Zapraszam was więc do oglądania. A więc zasady quizu są następujące. Quiz będzie podzielony na 3 rundy. Z każdą rundą będzie wzrastał poziom trudności oraz dodawane będzie pewne utrudnienie. Na odpowiedź na każde pytanie będziecie mieli 10 sekund, a przy bardziej wymagających pytaniach 15. Po każdym pytaniu pokazana będzie poprawna odpowiedź oraz jej wytłumaczenie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. Z każdą rundą nagroda za poprawną odpowiedź zwiększa się o 1 punkt, czyli na przykład w rundzie trzeciej otrzymujemy 3 punkty za poprawną odpowiedź. W pierwszych dwóch rundach znajdują się pytania ABCD, tylko jedna odpowiedź jest poprawna. W ostatniej rundzie znajdują się pytania otwarte, na które trzeba znać słowną odpowiedź. Skoro zasady mamy omówione, to możemy zaczynać. Runda pierwsza. Poziom łatwy. Jaka jest stolica Czarnogóry? A. Pryszcina, B. Podgorica, C. Kiszyniów, czy D. Sarajewo? Poprawna odpowiedź to B. Podgorica. Stolica Czarnogóry to Podgorica, miasto o populacji 173 tysięcy mieszkańców. Jest to zarówno największe miasto w tym kraju. Które z podanych państw nie należy do Unii Europejskiej? A. Szwajcaria, B. Bułgaria, C. Szwecja, czy D. Irlandia? Poprawna odpowiedź to A. Szwajcaria. Szwajcaria, mimo swojego zachodnio-centralnego położenia w Europie, nie należy do Unii Europejskiej. Jest to neutralne państwo, które posiada jedynie bardzo dobre relacje ze wszystkimi członkami tej Unii. Jakie jest największe miasto Europy? A. Paryż, B. Stambuł, C. Londyn, czy D. Moskwa? Poprawna odpowiedź to B. Stambuł. Stambuł to największe miasto Europy. Miasto to znajduje się na dwóch kontynentach, ale w wielu miejscach określane jest jako miasto europejskie. Mieszka tam 15,9 miliona ludzi, a co najważniejsze, bardzo dynamicznie się to zmienia, gdyż miasto cały czas się rozwija. Które z wymienionych państw ma największą powierzchnię? A. Hiszpania, B. Szwecja, C. Finlandia, czy D. Ukraina? Poprawna odpowiedź to D. Ukraina. Największą powierzchnię z podanych państw posiada Ukraina. 603 tysiące kilometrów kwadratowych. Posiada ona drugie miejsce pod względem wielkości w Europie. Natomiast Hiszpania posiada 505 tysięcy kilometrów kwadratowych, Szwecja 450 tysięcy kilometrów kwadratowych, a Finlandia 338 tysięcy kilometrów kwadratowych. W jakim mieście znajduje się najwyższy budynek w Unii Europejskiej? A. W Paryżu, B. W Sztokholmie, C. W Warszawie, czy D. W Rzymie? Poprawna odpowiedź to C. W Warszawie. Najwyższy budynek w Unii Europejskiej znajduje się w Warszawie, stolicy Polski. Jest to Warsaw Tower z wysokością 310 metrów. Przewyższa on o 10 metrów drugi najwyższy budynek w Unii Europejskiej, który znajduje się we Frankfurcie.
Nie jest on jednak najwyższym budynkiem w Europie, ponieważ zajmuje on tak naprawdę 6. miejsce. Wszystkie najwyższe 5 budynków znajdują się w Rosji. Nadszedł czas na rundę drugą o poziomie średnim. Pora na wprowadzenie pierwszego utrudnienia, które będzie polegało na usunięciu kilku liter z odpowiedzi. Jak nazywa się rzeka, która przepływa przez Paryż? Poprawna odpowiedź to C. Sekwana. Sekwana może i nie jest najdłuższą rzeką we Francji, lecz jest bardzo ważna, ponieważ przepływa przez jej stolicę. Sekwana z długością 777 km ma swoje źródło na wyżynie Langres i uchodzi do Oceanu Atlantyckiego w Le Havre. Czym jest pad? Poprawna odpowiedź to B. Rzeka. Pad to rzeka. Przepływa przez nizinę padańską znajdującą się na północy Włoch. W tej nizinie znajduje się wiele dużych miast Włoch, takich jak Mediolan, Verona czy Wenecja. Na jakiej wysokości znajduje się najwyższy szczyt Danii? Poprawna odpowiedź to C. 172 metry. Najwyższym punktem Danii jest Riddingskofhøj o wysokości 172 metrów. Było bardzo trudno ustalić miejsce najwyższego punktu Danii, ponieważ w tamtym miejscu znajduje się Kurhan, bez którego punkt jest niższy niż punkt Møllehøj o 9 cm. Jaka jest najdłuższa granica lądowa w Europie? Poprawna odpowiedź to A. Granica Norwegii ze Szwecją. Najdłuższą z podanych granic jest granica Norwegii ze Szwecją. Ma ona długość 1619 km. W którym kraju leży najstarszy uniwersytet w Europie? Poprawna odpowiedź to A. Włochy. Najstarszy uniwersytet znajduje się we Włoszech. Jest to Uniwersytet Boloński, utworzony w 1088 roku. Uczelnia była wzorem dla późniejszych uniwersytetów średniowiecznych. Nadszedł czas na rundę trzecią o poziomie trudnym. Nowe utrudnienie to brak podpowiadających obrazków. Jak nazywa się najbardziej wysunięty na północ punkt Europy? Poprawna odpowiedź to Nordkap, znajdujący się w Norwegii. Technicznie nie jest on najdalej wysuniętym punktem Europy na północ, bo tak naprawdę jest nim Knivsdjelodden, który jest o 4 km dalej na północ, lecz na potrzeby tego quizu uznaję te dwie odpowiedzi za poprawne. Które państwo europejskie ma najwyższą średnią długość życia? Poprawna odpowiedź to Hiszpania. Ludzie w Europie żyją najdłużej w Hiszpanii, gdzie średnia długość życia wynosi 83,2 lata. W którym państwie znajduje się najwięcej zamków w Europie?
Poprawna odpowiedź to w Niemczech. Szacuje się, że razem jest ich tam ponad 25 tysięcy. Które miasto jest największym portem morskim w Europie? Poprawna odpowiedź to Rotterdam. Największy port w Europie znajduje się w delcie Renu i Mozy nad Morzem Północnym w holenderskim Rotterdamie. Jest to jeden z najgłębszych obiektów transportowych. Jaka jest dominująca religia w Kosowie? Poprawna odpowiedź to islam. Jest to islam. Szacuje się, że w Kosowie ponad 90% osób wyznaje tą religię. A więc to wszystkie pytania z tego quizu. Podzielcie się swoim wynikiem w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na ekranie wyświetlają Wam się wspierający, szczególnie dziękuję Marce za wspieranie na poziomie mineczek. Zachęcam Was wszystkich do subskrypcji i do polubienia tego materiału, jeżeli Wam się spodobał. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Cześć!